Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w prawdopodobnie... Mam nadzieję, że zaraz nie było słychać, że poprawiam sobie mikrofon. W prawdopodobnie ostatnim odcinku Zagrajmy w Death Stranding. Dostaliśmy ostateczne zlecenie na utylizację naszego kochanego Eudeka. Jest to coś, czego ja osobiście naprawdę nie chciałbym robić. No bo według mnie Eudena spokojnie mogłoby żyć. Jak zresztą sam powiedział Deadman, nie? W tym momencie, że Eude bardziej stało się człowiekiem niż... No, w tym sobie... Znaczy, nie, po prostu niż Eudekiem, nie? Więc kto wie? Może Lu byłby w stanie żyć normalnie. Ej, to jest muzyka na intrze chyba. Ale gra naprawdę zajebista nota. Ale chyba jednak nie. Chyba nie ma żadnego pojazdu, niestety. O! Nawet mapy nie mogę sprawdzić. Tak, muzyka z intra. Trzymasz się, Lu? Biedactwo nigdy nie żyło. Przynajmniej nie na tym świecie. Dzięki za wszystko. To niezwykłe dziecko. Wyjątkowe. Może zostać Eude. Tak, albo... ofiarą. Fundamentem. Mostem. Patrz, to astronauta. Ludzie są już wszędzie. Nawet w kosmosie. Już niedługo stąd wyjdziesz. Jak tylko to się skończy, zabiorę cię dokąd zechcesz. O co chodzi? Niech mnie... John? To ty? Kapitanie, co pan tu robi? Moja żona tu jest. Nie chcą mieć powtórki. Z rozpróżni. Na Manhattanie. Przykro mi. Nie wiedziałem, że to pana żona. Patrzcie, ona nawet tutaj, jak powinien być, wiecie, naszywka. Nie tak się umawialiśmy. Mieliście zrobić wszystko, co możliwe, żeby go ocalić.
robimy. Ale nie możemy go jeszcze wypuścić. Naprawdę kierujemy się rozsądkiem. Dobra, zanim zacznę gadać, to dokończę tego myśl. Tam, gdzie Die Hardman, czytaj John, nazwiska nie znam jeszcze, to tam, gdzie powinien być naszywka, nie? Z stopniem i nazwiskiem i inicjałem imienia, on tego nie miał. Albo miał to zdarte. To już pokazuje, że on w tym momencie powoli przestawał istnieć. Wymazywali go kompletnie, nie? Mówi kobieta w masce, która od początku mnie okłamuje. Moim obowiązkiem jest ochrona tego kraju. Kłamstwa to tylko przykra konieczność. Tak sobie wmawię. Prezydent dała mi wszystkie uprawnienia dostępu. Zmodyfikowałem system bezpieczeństwa. Do resetu zostało 5 minut. 5 minut rozmowy. Bez świadków. Proszę wziąć Eudę i uciekać stąd. Nie mogę pomóc pana żonie. Przykro mi. Był pan moim dowódcą, ale złożyłem przysięgę, prezydent, że będę za wszelką cenę chronił ją i kraj. Jeśli dostaję rozkaz, muszę go wypełnić. Muszę. Ale to pod panem służyłem najpierw. Pana rodzina na to nie zasługuje. Zupełnie. Czemu mi pomagasz? Jeśli cię złapią. Ponieważ uratował mi pan życie, ser. Nie jeden raz. Kiedy wysyłano nas prosto do piekła, to dzięki panu wracaliśmy do domu. Myślałem, że jestem niepokonany. Jak bohater jakiegoś filmu akcji. Nie jestem bohaterem. To pan nim jest. Tylko dzięki panu nadal żyję. Najwyższa pora spłacić dług. Jutro przenoszą pana syna do nowej placówki. Już go pan nie zobaczy. Posłuży jako fundament nowej sieci komunikacji. Ofiara dla narodu, który nie istnieje. Spisałem wszystkie informacje. Tylko tak można uniknąć wykrycia. Proszę tu spalić. Reszta zależy już od pana. Czyli teraz pewnie to widzieliśmy w wizjach, nie? Później to, że on tam pewnie gdzieś poszedł, zgnatem strzelił, to teraz to zobaczymy w pełni. Tylko jakby z perspektywy, powiedzmy, ogólnego narratora, a nie z perspektywy Eudeka. Którym, jak już założyłem w którymś odcinku, może być sam, a nie właśnie Lu. To chyba należy do pana. Nie mogę odłączyć pańskiej żony z tego pokoju. System nie pozwoli. Więc to jedyna możliwość. O kurde. Nie. Nie mówcie, że Cliff będzie musiał zastrzelić swoją żonę. W momencie, kiedy umrze, włączy się alarm. Podkręciłem trochę system. Będzie mało czasu. Najwyżej 5 minut.
Proszę się nie wahać. Nie będzie innej szansy. Ale ma dalej tylko 6 nabojów, nie? Czyli jeden strzał, aby też zakładam trochę ulżyć w cierpieniach żonie. O ile ona jakby jeszcze w ogóle żyje. Teraz wiecie, chodzi mi w ogóle o aktywność mózgową, nie? Bo czy ona żyje, to też kwestia sporna. Bo de facto dopóki mózg jest tak i żyje, no to ciało w jakimś stopniu też. Ale jednak w bardzo małym. No, niestety. Będzie musiał. Czyli szybki tłumik. Z kilku szmatek i jakiejś poduszki. Przepraszam, Lisa. Nie martw się. Zajmę się nim. Obiecuję. Obiecuję. Po co dwa? Jeden by chyba wystarczył, nie? Czyli ma rewolwer z 4 nabojami. No to niestety jest trochę w dupie. Szkrabie. Szkrabie. Szkrabie, słyszysz mnie? Okej, ale to jeszcze nie jest pełne. Bo to był tylko kawałek historii. To były te jak najwcześniejsze wydarzenia, czyli gadu-gadu z prezydentką i zaaranżowanie tej, może nie ucieczki Cliffa, ale tej jego, jak nie nazwać? Bo to nie jest ucieczka i nie jest to też porwanie. Odzyskanie? Chyba najbliżej pasuje. Odzyskanie właśnie przez Cliffa swojego dziecka, nie? Okay, aktywacja terminalu. No i mamy poddanie kremacji. No i... Ej ty, a może będzie wybór? Właśnie odłączyłem twoje kajdanki. To oznacza, że mógłbyś je bez przeszkód zdjąć. Gdybyś to zrobił, UCA nie miałoby pojęcia, gdzie cię szukać. Byłbyś niewidzialny. Gdy użyjesz spalarni, twoje połączenie automatycznie się wznowi. Mógłbyś spróbować wyjąć luz kapsuły, by sprawdzić, co się stanie. Ale wtedy musiałbyś bezpośrednio złamać polecenia. Nie no, sam, weź! No chyba tego nie zrobić po takim czasie. Kajdanek trochę szkoda, głównie przez ten przecinak, nie? Ej no... Ej no nie!
Nie, no nie! Nie mówcie mi, że on na serio spalił kurde Lu. No, dobrze! Ale kajdanki poszły. Działa prawidłowo tylko wewnątrz kapsuły. W 70% przypadków śmierć następuje już przy wyjmowaniu. Ale patrzcie, kajdanki zjarą. Byśmy byli na skraju. Okej. Teraz co mamy? Mamy się znaleźć? Czy co? A nie, dobra. Mamy tutaj Cliffa. Mamy Eudeka. Co? Zaś repatriacja, czy...? A nie, my chyba jakby umysłem teraz wróciliśmy do tego momentu. Deka nie schowa jakby pod płaszcz, nie? Po prostu wiecie, nie wyjdzie stąd. Wiem, no wiecie, tak trochę wybrzuszenie by było, no ale... Jakoś łatwiej by mu chyba było w taki sposób. No niestety, drzwi są chyba automatyczne. Otworzą się. Nie no, szczerze mógłbyś za nimi pójść, wiesz? Okej, okay, system online. Stój! Hej, odłóż broń! Rzuć to! Odłóż broń! Z drogi. Z drogi! Bierz go! Stójcie! Zajmę się tym. Nie tak mieć debili w, u tych, nie? Po co gumowe pociski? Żeby na przykład go oszołomić. Nie, od razu ostra amunicję. Nawet go po prostu zastrzelić, nie? Okej. Ktoś nie zamknął nawiasu, się napisy nie pojawiły. Przepraszam, kapitanie. Stać! Jasne! Wy też! Stójcie! I wstrzymać ogień! Otworzymy ogień. To ślepy zaułek. Jest w pułapce. Ochrona przejmie sprawę. Czemu oni mogą mieć
pas. Na granaty, kieszonkę na pancerzu, a ja na przykład nie. Jakie to jest głupie. Okej. Dwa naboje. I dwa kolejne zostaną wystrzelone przez Amelie właśnie w Cliffa. Pana to wszędzie nie działa. Łamiemy się. Daj narzędzia. Jak to jest możliwe, że sam to jest fizycznie? Znaczy, fizycznie oczywiście w cudzysłowie, nie? Bo wiadomo, to jest dalej wspomnienie, ale to teraz wygląda jak miś od siewnia, kurde, nie? W sensie, on się podpiął do Eudeka? I to się dzieje jak wizja z myśl od siewni, nie? Sam po prostu obserwuje, ale nie ma wpływu na to, co się stanie. Przepraszam, Lisa. Nawaliłem. Wszystko spieprzyłem. Zbroniony, nie wchodzić! Ale on tam jest, widziałem! Sprawdzajcie dalej! Już! Tak jest! Nie, odpuśćcie, on tam jest! Ruchy, durniu! Jakby ja się zastanawiam, czy oni teraz chcieli się włamać, czy to zaspawać? Dobra. Nie martw się. Już dobrze. Ale patrzcie, gdyby nie... Amelie, czy tam Bridget, to być może Die Hard jeszcze byłby w stanie Cliffa tutaj uratować, nie? Słońce zaszło, światła gasną. Zamknij oczy, pora zasnąć. Wtul się we mnie, śpi. Błogości, grzej się w cieple. Mej miłości. O właśnie, to jest to, co mówiłem, nie? Jesteśmy tylko obserwatorem, nie mamy już na nic wpływu. Tutaj to. Kiedy się dowiedziałem, że będę ojcem. O właśnie, to jest to. Przeraziłem się. Wiedziałem, że tyle się zmieni. Dobra, szybka pauza. Wiecie, co mnie ciekawi? Bo patrzcie, Amelie na plaży nie ima się broń. Tej całej Bridget w sumie też. Ale co gdyby Cliff teraz w świecie, powiedzmy, żywych, nie na plaży, czyli w przedsionku do zaświatów, zdołał Amelie zastrzelić? Czy udałoby się w ogóle zapobiec wszystkim wydarzeniom, które miały miejsce właśnie przed fabułą Death Stranding i w ogóle samej fabule Death Stranding? Czy może ona w świecie żywych też jednak ma jakieś takie większe swoje zdolności? Bo jak wiemy oczywiście, Bridget rozdzieliła się na Bridget i Amelie po tym, jak przeprowadziła sama z plaży. I zakładam, że przez to dała mu tą zdolność repatriacji. Czyli dla sama powrotu ze skraju. Ale to jest to. Na plaży jest nieśmiertelna, no bo wiadomo, ciężko jest zabić bronią materialną, de facto, no po prostu duszę, nie? Ale jak, kurde,
by to wyglądało właśnie, gdyby teraz Cliff Amelie na przykład zastrzelił. Amelie czy tam Bridget, nie mówię, jedna ta sama osoba, więc... I to dosłownie, bo to nie jest jak Lochne i Malingen. Amelie i Bridget to jest dosłownie jedna ta sama osoba, więc tutaj jakiego mienia nie użyjesz, to mówisz poprawnie. Farbuje mnie ta kwestia. Musiałem ochronić siebie i mamę. Za wszelką cenę. Nie mogłem pojechać na front i dać się zabić. Już nie. Nie mogłem was zostawić. Nie mogłem. Zostawcie go! Już! Ale mój strach był niepotrzebny. Bycie ojcem nie zabiera odwagi. Tylko ją daje. Przepraszam. Że tyle mi to zajęło. Kapitanie. Co z panem? No majaczy typ, chłopie, co za durne pytanie. Ucz się na moich błędach. Bądź sobą. Nie bój się. O mój Boże. O kurde! Co? Kiedy on go wyjął? Kapitanie. Proszę, niech pan to odda. Zastrzel go! Sam, czemu stoisz? Tak nic tu nie zdziałasz. Kapitanie. Proszę. Strzelaj. Dałam ci rozkaz. Strzelaj! Myślałem, że nazywasz się Sam Porter. A nie Sam Bridges. Mój syn. Mój most do przyszłości. Bez ciebie byłem jak każdy inny Cliff. Ślepy zaułek. Koniec drogi. Jakim cudem my teraz z nim gadamy? Bo to widać, to już nie jest to wspomnienie. To jest normalna rozmowa. W sensie to jest jakby kontynuacja rozmowy, która jakby została ucięta na tej plaży, ale jakby zakodowała się w umyśle sama, czy co? Bo to widać, nie? Cała reszta tego wspomnienia jest jakby na stopklatce. Zastopowana i teraz jest ta rozmowa. Nic więcej. Niż przeszkoda. Spoglądająca na świat budowany przez takich jak ty. Potrafiłem tylko tworzyć podziały między ludźmi. Nie to, co ty, Sam. Ty jednoczysz ludzi. Jesteś mostem do przyszłości. I do mnie. Chodź, Sam. Wstań. Thank you.
Tylko nie EUD. O nie. Nie, 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 nie. No, i po co się wjebałaś, idiotko? By udać ziomkowi załatwić sprawę? To nie. To już znamy akurat. Okej, to było pojebane teraz. Chcesz do domu? No to chodźmy. Nie bój się. Znam drogę. Że nie może już być Eudekiem, skoro połączenie zostało zerwane. To ja przecięłam pępowinę, więc tak. Nieśmiertelny repatriant w świecie żyłych. Zlikwidujemy go.
W pewnym sensie tak. Wyjmij go z kapsuły. Wychowam go jak syna. Wyjął i co? Dalej. No dalej, Lu. No Lu, obudź się. No już. No już. No Lu, dajesz! Nie gadaj, serio? Jest! Jest! Żyję! Jezu, ale... I od razu pierwsze słowo powiedziałem. O kurwa, co jest? Czemu są trzy? Cztery? Tak, cztery! Pięć nawet! O kurde, to dzieci BT, o kurwa! Pięć małych dzieciątek wynurzył, on nie wróci z ich więcej! 2, 4, 6, 8, 7! O Boże! Wait! Czekaj, a to nie tyle, ile jest tych takich większych węzłów? Portowy, graniczny, górski, jeziorny. Tak! O kurde! Dobrze przemyślane. Sam, czemu stoisz w temporalu bez kaptura? Ej, zajebiste. Ale teraz co? Co teraz, kurde? W sensie, jakbym teraz chciał grać jeszcze i kolejno podbijać levele. Napisy, piękne. Dobra, ale jakbym teraz chciał grać, nie? I nabijać kolejno levele kolejnych osób. To czy w tym momencie ja dostaję cofkę przed akcję z granicznym? Czy po prostu innego Euteka dostajemy? Okej, jesteśmy już po napisach i po, widzę, chyba ogólnych statystykach za całą grę. Dobra, co jest dalej? Okej, połączenia stworzone podczas dostawy. Liczba uspokojonych Eudek. Chyba raczej liczba razy, kiedy uspokoiliśmy Eudeka, powinno być. Czyli 56. Lagi od Eud 506. Maksymalny poziom więzi. Not around. Please don't stop. Tonight. Don't stop 2. I will keep coming. Almost nothing. Motyw Eudeka. Rozbudowa UCI odblokowuje kolejne dzienniki. I o powrocie sama. Wspomnienia o klifie i zmień kolorystykę. O, ale całe kwatery?
Zobaczymy. Epizod 15. Jutro jest w twoich rękach. 2 tygodnie później. Okej. Okay. Aha, dobra i koniec. Po prostu minęły 2 tygodnie i tyle. Wracamy już normalnie do gry, jak rozumiem. Dzień dobry, Sam. Pobieranie krwi zakończone. Dziękujemy za hojny dar. Ale patrzcie, mamy jednak to. No, obudziłeś się. Dzień dobry, Sam. Pewnie się ucieszysz, że twój stan jest stabilny i jesteś na dobrej drodze do wyzdrowienia. Ha, to nie twoja wina, ale gdybym mógł się z tobą zamienić. Wszyscy utknęliśmy w biurze prezydent. Parujemy jak psy, żeby przygotować się do inauguracji. Ale jeden z nas wciąż jest wolny jak ptak. Wyjdź, korzystaj z życia. Może nawet obrób kilka zleceń. Powrót do gry wyjdzie ci na dobre. Jak wiesz, kiedy udałeś się na plażę Amelie, lało jak z cebra. Nieźle nam się wtedy oberwało, ale zrobiliśmy wszystko, żeby zadbać o obiekty i pojazdy. Tak więc wszelkie twoje ładunki z prywatnej szafki w zniszczonej placówce powinny trafić do twojej prywatnej szafki w tej rozdzielni. Tak czy siak, w razie potrzeby zawsze możesz się do nas zwrócić. A jeśli chcesz być sam, powinniśmy sobie poradzić. Tylko postaraj się wrócić na wielki dzień, dobra? Do zobaczenia. Hej, Sam! Nie masz żadnych niedokończonych spraw? Dobra! Okej, okay, czyli rozdział 15 dzieje się jeszcze w ogóle przed, tak naprawdę, rozdziałem 14 i jeszcze przed końcówką 13. Okej, okay, czyli to jest po prostu nasz powrót do tego, do stołecznego. Wiecie, już to już jest ten powrót po tym. To już jest powrót jeszcze przed właśnie gadką i inauguracją tego. Die Hardmana na prezydenta. Okej, okay, dobra. Czekaj. Zobaczmy tutaj wszystko, jak to wygląda. Tam te dwie rakietnice, jak się eksponują. Ale patrzcie, jak to jest sprytnie w ogóle stegowane, nie? Jakby specjalnie jesteśmy wrzuceni przed inaugurację, czyli przed taki prolog, powiedzmy, przed 14 rozdziałem, po to, żeby przypadkiem, żeby nie trzeba było już rozwiązywać tego, jak ma to wyglądać w tym, nie? Znaczy, jak ma to... Tak, dobrze mówię. Jak ma to jak to rozwiązać sprawę, że Eude już jest wyciągnięty z tego? Jest wyciągnięty w ogóle z... tej puszki swojej, nie? My dalej mamy kajdanki i tak dalej, nie? A to jest to, bo sam zdjął kajdanki, czyli... no, zniknął, jeśli chodzi o UCA. Oni nie wiedzą teraz, gdzie go szukać. Tak więc, pytanie ode mnie. Jak to będzie rozwiązane w kolejnej części? Bo z tego, co wiem, a już widziałem jeden z Death Stranding, widziałem jeden dość... intrygujący trailer i on mi się naprawdę podoba, bo według niego Higgs ma wrócić do żywych. Jak? Zajebiście dobre pytanie, bo sam jestem tego ciekaw, ale niestety. Jest tylko pokazane, że Higgsa jakby wyciągnęli z plaży i wrzucili do jakiegoś androida, nie? Pewnie już większość z nas ten trailer widziała. Ale jakby pojebane to jest na wszelkie możliwe sposoby, nie? Także nie powiem, no jest to intrygujące. Jak to rozwiążą? No ale to się dowiemy dopiero w kolejnej części tak naprawdę, jeśli chodzi o Death Stranding, czyli no, jeszcze nie teraz, tak naprawdę. Dobra, poczta. Proszę, jeszcze mamy coś od Jaya, ale to oczywiście już na własną rękę sobie ogarnę, no bo tego niestety nie jestem w stanie wam pokazać. Znaczy wróć, jestem w stanie, ale jak mówiłem, to jest ostatni odcinek, jeśli chodzi o... Death Stranding i nie będę już nagrywał na siłę dodatków, żeby pokazać po prostu kolejne zlecenia i tak dalej. To już dla siebie będę po prostu przechodził. Ale zobaczmy jeszcze ostatnie wiadomości. Od Franka. Bohaterstwo i takie tam. Naprawdę ci się udało, dotarłeś na wschód, na zachód i wróciłeś w jeden kawałku. Muszę przyznać, że czasem męczyły mnie wątpliwości. To w końcu nie było pierwsze lepsze zadanie. Ludzie, których zostawiłeś, nie mieli lekko, ale przecież nie można cię za to winić. To nie byłoby fair. Przepraszam za te chwile zwątpienia.
Jesteś prawdziwym bohaterem, Sam, i nigdy o tym nie zapomnimy. Dzięki. Okej. Okay. Hirolistka, będzie ślub. A właśnie, dostałem wcześniej wiadomość, że nasz kolega śmieciarz będzie chciał odzyskać w cudzysłowie naszą, znaczy naszą, swoją żonę. I będzie chciał tam przejść. I jak widać, udało mu się. Drogi Sam, mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. No więc mama opowiedziała nam, co się wydarzyło 5 lat temu. Dziwne, że nic nie pamiętamy, choć to mnie akurat cieszy. Pewne rzeczy lepiej zapomnieć. Jego gang zabił moich rodziców. Okej, okay, takie są fakty, ale nie można zaprzeczyć, że mnie ocalił. Wziął mnie za rękę i ochronił. Chciałbym pamiętać chociaż tyle, nawet gdybym musiała przypomnieć sobie całą resztę. Był przy mnie 5 lat temu i od tamtej pory towarzyszy mi też matka. Dzięki ich miłości przeżyłam i stałam się tym, kim dziś jestem. Zawdzięczam im wszystko. No, może nie wszystko. Nie mogę zapomnieć o tym, jak bardzo mi pomogłeś, Sam. Nigdy nie zdołam ci się odwdzięczyć. W każdym razie wróciliśmy do naszego schronu. Koniec uciekania. Mam przecież ślub do zaplanowania. Okej, brawo. Czyli są wreszcie, znowu są razem. Okej, tutaj, no tego już nie będę czytał w całości, bo to jest trochę długie. To już dla was po prostu. Okej. Nadawca nieznany. Dziękuję, Sam. Znów jestem jednością, dzięki tobie i temu, że lubisz Half-Life i Portal. Dawno temu doszło do wybuchu, który roztrzaskał mnie i rozproszył moje części. Teraz jednak znów jestem jedną całością. 5 kostek, które odzyskałeś, połączyło się z moim K. Eksperymenty mogą ruszyć na nowo. Dziękuję ci za pomoc. Pozwól, że w ramach wdzięczności przekażę ci prezent. To Strider. Myślę, że pomoże ci się pozbyć wielu przeszkód. Wciąż trwają nad nim prace, ale niedługo powinien być gotowy. Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy. Do zobaczenia, Sam. Okej, okay, ale jakby dostałem teraz jakiś nowy blueprint, czy co? Będzie trzeba zobaczyć. Czy nie dostałeś jakoś jakichś dziwnych wiadomości? O, proszę. Hej, Sam, jeszcze raz dzięki za to, że podpiąłeś nas do sieci. Moje marzenie w końcu się spełniło i to w dużej mierze dzięki tobie. Mam do ciebie pytanie. Jest nieco nietypowe, ale proszę potraktuj je poważnie. Czy nie dostawałeś ostatnio e-maili od kogoś, kto się pode mnie podszywał? Sprawdzałem pocztę na serwerze i dokopałem się do kilku dziwnych wiadomości. Były zaadresowane ode mnie do ciebie, ale przysięgam, że ich nie napisałem. Zresztą nie chodzi tylko o mnie. William Lake, Thomas Sutherland, paleontolog. Wygląda na to, że wszyscy dali ci zlecenia, ale żaden sobie tego nie przypomina. W żadnej bazie danych Bridgesów nie ma też najdrobniejszej wzmianki o tych kostkach, które odzyskałeś. Pojęcia nie mam, po co ktoś cię po nie wysłał. Wyczyściłem już skrzynkę, ale dostałeś też wiadomość od nieznanego nadawcy, prawda? To o szóstej kostce, gdzieś za smołowiskiem na północ od ruin centrum handlowego w węźle środkowym. Chodzi o to miejsce, które zniszczyli terroryści. Zabrzmi to dziwacznie, ale według analizy chiralnej ta kostka stanowi H osoby, która do ciebie pisała. Moim zdaniem powinniśmy się tej kostki pozbyć. Czort wie, co to jest i co może nam zrobić. W wiadomości była mowa o wznowieniu eksperymentów, prawda? I jeszcze ten Strider. Wygląda to na jakąś broń. Nie potrzebujemy tu takich wynalazków. Porównaliśmy metadane tej kostki z innymi źródłami i znaleźliśmy opis podobnego przedmiotu, który został kiedyś przeznaczony do utylizacji. Podejrzewamy, że jeśli zatopilibyśmy tę kostkę w smole, może udałoby się ją posłać do innego świata. Tak czy inaczej, trzeba ją skremować i ukrócić te eksperymenty, czymkolwiek one są. Sam, tylko ty możesz to zrobić. Proszę odnać ostatnią kostkę i pozbądź się jej. Liczymy na ciebie. Ej, kurde, i teraz mam dylemat. Czy zgarnąć tę kostkę i dostarczyć gdziekolwiek? Czy mam ją skremować? Czy iść do spalarni? Czy może muszę ją wyrzucić do jeziora? Kurde. I tu partner Jay. Odzyskaj mój nośnik, odbierz go terrorystom. W końcu go znalazłem. Ostatni nośnik. I rzecz jasna, ten będzie trudny do zdobycia jak skurwisyn. Nośnik znajduje się w zniszczonym centrum handlowym. Jest tam też terminal dostaw. Nikt nie tykał go od wieków. Aż do teraz. Wygląda to, że terroryści dorwali nośnik i używają terminala, żeby rozszyfrować dane. Próbowałem przeciążyć go zdalnie, ale bez skutku. Nie mam pojęcia, co jest na tym nośniku, ale wiem, że ci pendechos nie planują niczego dobrego. To jeszcze nie wszystko. Dezaktywowali wszystkie obiekty w placówki w okolicy. I placówki w okolicy są kompletnie bezużyteczne. Nie zobaczysz żadnych istniejących obiektów, ani nie będziesz mógł wybudować nowych. Musisz po prostu się tam dostać i wpierdolić tym z terrorystą, zanim dobiorą się do danych. Kiedy już zdobędziesz nośnik, dostarcz mi go tak jak zwykle. Wtedy naprawię szkody i włączę wszystko z powrotem do sieci. Przyjmij zlecenie w centrum dystrybucji na południe od Jeziornego. To moja ostatnia prośba, Sam. Spełnił ją i jesteśmy w domu. Ej, kurde, to jest coś, co warto by chyba zobaczyć.
Dobra, zapisy rozmów. O, chociaż to mi nie, właśnie, jakiś taki bonusik będzie właśnie z odczytywania tego wszystkiego, no bo bynajmniej, żeby pokazać wam wszystkie te wpisy. Nośniki pamięci... Boże, miałem też te nośniki, kurde, ogarnąć. Oczywiście też o tym zapomniał. Dobra, porady już walić, tego nie będę sprawdzał, ale kurde, tych porad to się, jak widzę, chyba naprawdę sporo dał. Dobra, muzyczkę tutaj trzeba też odznaczyć. Trzeba ją odznaczyć, ale to akurat szybko schodzi. Dobra, zlecenia. No nie mam żadnych. Ale kurde. Dobra, bo w sumie tutaj nie mam żadnych takich mega potrzebnych mi rzeczy, więc... Mogę sobie skoczyć z Fragile do właśnie... no tu, czekaj, nie, to jest do Stołecznego, to nie. Chcę iść do Centrum Dystrybucji Wodnej od Jeziornego, tak. Tutaj mam iść, więc... Let's go. Także ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach i seriach na kanale. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!